Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony 8 marca na stałe wpisał się do kalendarza. Święto ustanowiono ponad 100 lat temu w Stanach Zjednoczonych dla upamiętnienia walki o prawa kobiet. Amerykanki zaczęły obchodzić swoje święto w 1909 roku. Następnie zwyczaj ten przyszedł do Europy, początkowo do Austrii i Danii, później do Niemiec i Szwajcarii. W Polsce Dzień Kobiet został zauważony dopiero po II wojnie, ponieważ pasowało do socjalistycznej propagandy. W zakładach pracy były życzenia i prezenty, rajstopy, kawa, mydełko i obowiązkowo symboliczny tulipan. Czy także dziś święto jest honorowane przez panów? Kultywowanie tradycji świeckiej, ale bardzo ciekawe, fajne, powinno zostać. Nie należy tego wiązać z czasami PRL-u, socjalizmu. Kobietom należy się ten jeden dzień w roku, znaczy każdy dzień powinien być dla kobiet, ale ten jeden fajnie tak podkreślić, bardziej uroczyście. No to święto od lat w Polsce było obchodzone. Myślę, że nie należy pani pozbawiać tego święta. Jakby obchodzimy nadal, a my z nimi razem. Zawsze życzę każdym kobietom, aby naprawdę Dzień Kobiet był obchodzony każdego dnia i żeby każdego dnia było doceniane i żeby każdego dnia można było z nich brać przykład. Aczkolwiek jakichś konkretnych życzeń z okazji tego dnia nie mam. Wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia, miłości. No, żeby były zawsze piękne i jak, tak jak są przez cały rok. Radości codziennej, uśmiechu, dobrej rodziny, dobrej pracy. Zdrowia, pieniędzy, jeszcze raz pieniędzy. W jaki sposób można uczcić Dzień Kobiet? Może ruszy, może na przykład. Zdrowia, szczęścia, miłości. A jaki prezent można podarować kobiecie z okazji Dnia Kobiet? A różne można. Pana propozycja? A nie wiem, trzeba pomyśleć. Może zaprosić gdzieś, coś dać wtedy, jakiś, nie wiem, jakiś ładny prezencik. Ale co dokładnie, to już zależy od gustu. Co kobieta jakaś preferuje. Coś wymyślnego. A co pan swojej kobiecie by podarował? A nie wiem, musimy się zastanowić, szczerze powiedziawszy. Właśnie chodzę się rozglądam na razie. Jak najbardziej Dzień Kobiet powinien być obchodzony codziennie. Tak samo jak i walentynki. No myślę, że jest to ważne święto dla każdej kobiety, jak i faceta, który powinien no, w tym dniu szczególnie zwrócić na uwagę na to, że kobieta jest ważna w jego życiu. Wszystkim paniom z okazji ich święta redakcja Telewizji Białystok życzy zbierania z życia tylko najlepszych wrażeń i spełnienia wszystkich marzeń.